Ksiądz prymas 25-latki kilkakrotnie odwiedził festiwal i to nie zawsze w sposób uroczysty, ale taki właściwie roboczy. Można powiedzieć roboczy, tak osobisty, oglądał z nami filmy. Tak, jak ksiądz prymas wspomina te właśnie takie spotkania bezpośrednie z uczestnikami? No właśnie, no mniejsza grupa, nie taka oficjalna, jak to by byłoby państwowe czy jakieś samorządowe, tylko właśnie kościelna grupa, która rozumie, że ma za cel nie jakieś zyski, tylko ma na cel apostolstwo, odkrywanie dobra, odkrywanie piękna, odkrywanie wiary. No więc to jest ta kategoria ludzi wierzących przede wszystkim, którzy spotykają się, żeby czynić coś dobrego i ukazywać zasady właśnie w tej ideologii, która te zasady odrzuca jakże często. A my tu chcemy pokazać jako wierzący, że są zasady, na których opiera się życie i przejawy tego życia ukazują filmy, czy to reportaże, czy to fabularne filmy, czy to inne relacje, ale to jest jednak pokazywane życie. I właśnie to życie według zasad, a więc życie według wiary, jest to dalszy ciąg tego apostolstwa i nowej ewangelizacji, właśnie nowa ewangelizacja, o której Jan Paweł II tyle mówił i do której nas tak zachęcał. Właśnie, a co by ksiądz prymas powiedział tym właśnie twórcom, którzy mają czasem tą rozterkę, czy iść w kierunku filmów, które przynoszą pieniądze, prawda, może nawet i taką sławę w pewnych kręgach, czy też właśnie z trudniejszą, mozolną drogą robić filmy, które są zgodne z ich sumieniem, z ich... Właśnie, kto chce sławy, to też ta sława jest albo wybuchająca, pali się jak słoma, ale gaśnie szybko. Natomiast jeżeli to jest w prawdziwych wartościach, to jest jak węgiel rozżarzony. To jest właśnie Pan Bóg się objawił Mojżeszowi w krzaku, który się palił, ale się nie spalał, bo to są ciągłe wartości. Bóg, który ciągle jest. Mojżesz się pytał, kto mnie posłał? No i jestem. Czyli samo istnienie, samo życie. To jest właśnie Bóg i to On. On nie gaśnie i właśnie takiej sławy można by życzyć, która ukazuje wartości, która nie jest tylko wybuchem i światełkiem, które gaśnie jak fajerwerkiem, tylko prawdziwą sławą, którą można uzyskać na dobrych filmach, pokazujących życie właśnie od strony trudu, od strony prawdy, nie tylko samej ciekawości i sensacji, tylko to, co jest takie prawdziwe, to myślę, że to byłoby taki cel, do którego trzeba dążyć. No i jeszcze słowo do uczestników tego jubileuszowego festiwalu, żeby ich zachęcić właśnie, tak jak pięknie ksiądz powiedział o tej twórczości. Jubileusz, 25 lat, no to jest ćwierć wieku. Mówimy, że to jest srebrny jubileusz. Wiele ludzi chce doczekać. I w małżeństwie doczekać to znaczy podsumować jakiś piękny okres wspólnego życia i tutaj w takim dziele, jakim jest właśnie filmy katolickie. No jak najbardziej trzeba to zauważyć wzrost, zauważyć łaskę, jaka towarzyszy temu wzrostowi. No i wtedy się ukazują zadania, które idą na przyszłość, bo to się na jubileuszu nie może się kończyć. Jubileusz daje perspektywę dalszej drogi. I tutaj bym chciał życzyć, żeby ten jubilat, jakim jest dzisiaj ta instytucja już ukazywania katolickich filmów, żeby rozszerzała się i włączała w te ewangelizacje i ciągle przypominając naszego papieża, który dał katechizację światu na wiele lat. I my musimy to kontynuować. Myślę, filmy jak najbardziej się do tego nadają.
I dlatego życzę wszystkim twórcom, ale i wszystkim, którzy współdziałają z twórcami, którzy produkują te filmy, którzy rozszerzają, którzy oglądają, żeby jak najwięcej wydobyli tej treści, którą jest przekazana, która czerpie nie tylko ze zjawisk, ale tych zjawisk owianych wiarą i tchnieniem Bożym. Niech to się udaje. Bóg zapłać za te moje słowa i oczywiście jeszcze byśmy poprosili o błogosławieństwo. Tak. Właśnie każde wielkie dzieło potrzebuje wsparcia Bożego i na ile kapłan czy biskup ma tę moc upraszania Boga o błogosławieństwo, to ja z całego serca chciałbym błogosławić temu dziełu. Niech ono wzrasta, niech się rozrasta i nie wchodzi głęboko w serce człowieka. Wielki i miłosierny Bóg, niech was błogosławi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.